Dobry wieczór Państwu, witam jak zwykle na kolejnym KHT. Dzisiaj kilka tematów związanych z Rosją, chociaż jeden będzie pozornie związany tylko z Rosją, proszę Państwa. Obiecałem, że powiem coś na temat dzisiejszego wywiadu z Putinem, to znaczy to był wywiad dla wielu dziennikarzy i pytanie, które zadał polski dziennikarz, a Putin odpowiedział po swojemu. Więc proszę Państwa, skoro pan prezydent Putin, który jest po prostu prezydentem całego świata, jak z tego wynika, całej jego wypowiedzi, bo ja obejrzałem to później w oryginale to wszystko, obejrzałem sobie na YouTubie, posłuchałem innych pytań, no i jawi się z tego mąż stanu miłujący pokój, niosący internacjonalizm, generalnie szanujący wszystkie narody świata, wzór demokracji, wzór sprawiedliwości, wzór społeczeństwa, a oni tak kochają pokój, że szykują tylko w kółko wojnę. Tak kochają pokój, oni się biją o ten pokój, proszę Państwa. Nic nowego, nihil novi sub sole, mniej więcej od carycy Katarzyny to znamy. I tu się nic nie zmienia, można zmienić nazwę z cara na prezydenta, ale zawsze jest to samo. No ale dobrze, panie prezydencie, ja tam jestem, jak oni to nazywają, Przek, tak? Przek. Źle akcentuję specjalnie, ale tak to nazywają. Jestem sobie taki zwykły, nic nieznaczący, więc najprawdopodobniej to do pana nie dojdzie. Ale zadam parę pytań. Dobrze. Skoro pan mówi, że samolot leciał z Warszawy, a nie z Moskwy, to ja mam takie proste pytanie. Gdzie był samolot remontowany? Skoro jesteście pewni swojej wersji, to może podacie w takim razie polskim śledczym, polskiej prokuraturze czy polskim komisjom nazwiska tych ludzi, którzy mieli dostęp do remontowanego w Samarze w Rosji samolotu. Ciekaw jestem tych fachowców. Warto by ich przesłuchać, oczywiście. Dalej. Może również podacie nazwiska i umożliwicie spotkanie naszych prokuratorów i przesłuchanie członków obsługi lotniska z tego słynnego baraku kontroli lotów. Może to zrobicie, panie prezydencie, bo przecież jak widzę z pana wypowiedzi, to wy jesteście absolutnie niewinni, macie ręce, macie czyste ręce. Dalej, skoro lotnisko było zamknięte, to skąd się tam wziął ił? To zdaje, czy iły latają na lotniska zamknięte w Rosji? Jak to jest, panie prezydencie? Dalej. Poza tym, że remontowano samolot. Jeśli wszystko jest takie czyste i wyście już wszystko wyjaśnili, to dlaczego nie oddacie wraku? To oddajcie ten wrak. Po prostu oddajcie. Skoro pan twierdzi, że nie było tam żadnych wybuchów, nic tam się nie działo, że to była zwykła katastrofa lotnicza, to oddajcie ten wrak. Dlaczego trzymacie go cały czas, jakby to był jakiś zakładnik? Bardzo proste, panie prezydencie. W jednym się z panem zgadzam, tylko klucz leży w Polsce. Rzeczywiście, panie Putin, klucz leży w Polsce. Ja tak twierdzę od samego początku. Ciekaw jestem, dokąd ten klucz, do jakich drzwi ten klucz odprowadzi. Doprowadzi. Czy tylko do rosyjskich, może do niemieckich, może jakichś innych? Nie wiem. W każdym bądź razie przez ten klucz jest do jakichś drzwi, które prowadzą za granicę, moim skromnym zdaniem, ale zgadzam się, on leży w Polsce. I to leży po wszystkich stronach z ówczesnej sceny politycznej, po jednej więcej, po drugiej mniej, ale leży, bo zawsze twierdziłem i twierdzę, tego typu operacji nie da się przygotować tylko i wyłącznie jednostroną. Czym się oczywiście mocno naraża. No i jeszcze jedno pytanie. Jak to jest? Czy rzeczywiście Rosjanie są aż tak genialni, a pan jest najgenialniejszym prezydentem, panie Putin, że 10 minut po katastrofie już pan wiedział, jakie są jej przyczyny. Już pan wiedział, że byli piloci, popełnili błąd, że jakiś generał był tam pijany. Nic się co prawda potem nie potwierdziło, ale już pan wiedział. I pańska telewizja puszczała to prosto. Puszczała to od razu, a za nią powtarzała nasza. I to jest, na to są dowody, bo wystarczy tylko przejrzeć i sprawdzić. Ja słuchałem tego wszystkiego i w pana telewizji, i w zachodniej telewizji, i w polskiej telewizji jednocześnie. I wyście pierwsi podali, co jest przyczyną. 10 minut, no może 10 to przesada, ale jakieś niecałe pół godziny po katastrofie. Już żeście wiedzieli. Chyba, że pan ma rzeczywiście jakiś specjalny wizjer
z Kremla, który tyle tysięcy kilometrów, ile tam jest, 1200 kilometrów, chyba nie pamiętam ile jest kilometrów do Smoleńska, widzi pan stamtąd. No ale jako pewnie car Wszechrusi i Bóg prawie, że Rosjan, na pewno widzi pan wszystko, każdego Rosjanina, panie Putin. Mówi pan też w swojej wypowiedzi jedną rzecz, że Polska jest Rosji niepotrzebna. Jak pan to powiedział? Przewróćcie kartę w stosunkach rosyjsko-polskich. Dorośnijcie w końcu. Osiągnijcie dojrzałość, odpowiadając wymogom dnia dzisiejszego, interesom narodu polskiego. To pan wie, jakie są interesy narodu polskiego? Jest to sprzeczność. Użył pan czegoś, co ja nazywam oksymoronem. Jest to twierdzenie wewnętrznie sprzeczne, panie Putin. Dlatego, że proszę wybaczyć, jeżeli pan tak docenia, jak pan to twierdził w innych słowach, suwerenność innego narodu, to pan zostawi temu narodowi i tym innym krajom, żeby oni sami twierdzili, jakie są ich interesy. Jakie są interesy danego kraju, bo interesy polskie to nie jest pana sprawa. Ja dokładnie rozumiem, też jestem za rozwojem stosunków handlowych generalnie, bardzo pragmatycznych z pańskim dużym krajem ostatecznie, ale skoro jesteśmy panu, bo pan dalej twierdzi, nie potrzebujemy niczego od Polski, więc jeżeli nie potrzebujecie niczego, to po co wysyłacie tu w kółko jakichś agentów, jakichś innych ludzi, po co działacie? Ciekaw jestem, dlaczego robicie całą tą propagandę dokładnie antypolską. Albo tak, albo nie. Nie potrzebujemy niczego od Polski, chcemy rozwijać z Polską stosunki. To też jest oksymoron, panie Putin. Sądzę, że jakiś doradca wytłumaczy panu, co to jest oksymoron. Nie wiem, czy w KGB pana tego nauczyli, czy w SWR, ale chyba pan wie, co to jest oksymoron. Mam nadzieję. Bo skoro niczego nie potrzebujecie, to po cholerę rozwijać stosunki. Więc o co panu chodzi, panie Putin? Niech pan to w końcu ustali. Rosja jest krajem dużym. Niektórzy mówią, że pięknym. Mnie ona się nie podoba po prostu. Ja nie ukrywam swojego stosunku do Rosji i napisałem właśnie, sparafrazując Mickiewicza, on pisał o Niemcach, ja piszę o Rosji, dlatego że Rosja nie wyciągnęła żadnej nauczki ze swojej historii. Jeśli pan tak miłuje pokój, to niech pan wytłumaczy Rosjanom, że dzięki Stalinowi i dzięki Kremlowi i dzięki tej waszej władzy, którą tam macie, zginęło Rosjan o wiele więcej niż dali radę zabić Niemcy. Niemcy prawdopodobnie by prześcignęli Stalina, gdyby wygrali, bo ich plan był całkowicie na eksterminację, ale to Stalin głównie eksterminował swój własny naród i nie tylko swój własny naród. Sami jesteście winni Ukrainie na przykład za wielki głód, Rosjanom za czystkę. Jest taka książka, nie wiem czy pan czyta książki, panie Putin, jest taka książka Dzieci Arbatu, tam jest taka fajna scena, chyba w trzecim tomie, czy drugim, ze statystykiem, który gdzieś tam niknie w okowach NKWD, bo bardzo się zresztą boi mówić tego i robić tą statystykę, bo on zauważył, że jakieś 13 milionów ludzi zniknęło pomiędzy rokiem 36 a 38. 13 milionów. 20 milionów zginęło w czasie II wojny światowej. Ofiary są ogromne i nikt tych ofiar nie deprecjonuje i nikt tych ofiar nie zaprzecza wam tych ofiar, ale one zginęły dzięki właśnie antyrosyjskiej polityce Stalina, czyli tych, którzy nim rządzą. Rosjanie są do tego przyzwyczajeni, proszę państwa. To tak ku przestrodze wszystkim tym, którzy nagle zaczynają kochać się z Rosjanami, twierdzić tylko współpracę, jakieś etnonacjonaliści, jakieś inne bzdury, żadna współpraca. Jeśli mówimy o stosunkach, to tylko wyłącznie pragmatycznych i handlowych. Ale skoro Polska wam jest do niczego niepotrzebna, no to nie. To po co się pan denerwuje i pan się martwi takimi pytaniami? To są najciekawsze rzeczy. Ja mam jeszcze jedno, jako był oficer kontrwywiadu i wywiadu siedzący na kierunku rosyjskim, chciałem dwie rzeczy. Po pierwsze, pogratulować wam zwycięstwa, bo żeście wygrali, bo ja zapłaciłem i płacę generalnie za to, że po 1989 roku zdradziłem, w cudzysłowie, zarówno partię komunistyczną, jak i dawny Związek Radziecki, jak i ruskich i zacząłem i pracowałem przeciwko wam przez tyle lat z różnymi sukcesami. Ale
Nawet dużymi, bo wcale nie jesteście tacy wspaniali, jak pokazała moja sprawa w 97, 8 i 9 roku, zakończona w 2000, bardzo łatwo było rozwalić. Trzeba było mieć tylko dobry pomysł i jak dzieci daliście się zrobić w jajo i rozwalić waszą rezydenturę w Warszawie. Oczywiście wyciągnęliście wnioski, zemściliście się zarówno na instytucje, jak i na osoby, które tam pracowały. Mam pytanie, czy nadal obowiązuje rezydenturę SWR w Warszawie? Rozkaz, zadanie zbierania informacji o osobach i instytucjach, które mogą, które są niechętne Rosji i które mogą zagrażać rosyjskim interesom. Jak pamiętam, były tam cztery typy tego typu ludzi. Ludzi, których można, jak od najmniejszego, ludzi, których można jeszcze wychować, bo to złe słowo, tam było inne określenie. Ludzi, których można trzeba w jakiś sposób przekonać, bądź można kupić, ludzi, których należy zneutralizować, których należy wyeliminować, bądź zneutralizować w sposób bardzo taki prosty, bo powiedzmy odpowiednią kampanią negatywną i tak dalej, i ludzi, których należy się pozbyć. Ciekaw jestem, na której liście proskrypcyjnej ja jestem, bo wiem, że jestem i mam nadzieję, że mam zaszczyt być bo to jest zaszczyt być na waszej liście proskrypcyjnej. Mam zaszczyt być na tej ostatniej liście. Ja i moi koledzy, bo co to jest potwierdzone z zadaniem wywiadowczym w 99 roku przejętym przeze mnie, zadaniem wywiadowczym, podpisanym przez waszą rezydenturę i opłaconym przez waszą rezydenturę, chcieliście listę osób pracujących na kierunku rosyjskim. Całą listę osób na kierunku rosyjskim. Ciekawe jestem, dostaliście tę listę, czy nie? W suma summarum wygraliście, ponieważ niektóre decyzje i wyeliminowanie z życia publicznego i nie tylko z życia, ale życia zawodowego, czy też ukaranie finansowe ludzi takich jak ja, to jest tylko na waszą korzyść, proszę, panie Putin. To wam gratuluję, ale nie myślcie, że to tak łatwo, bo ja to przeżyję i jeszcze się kiedyś policzymy. Oczywiście taki mały przek, jak wy to tam mówicie u siebie, jak ja, nic nieznaczące, a pan ma przecież jeden guzik atomowy, drugi guzik, trzeci guzik atomowy i co z tego, że pan ma ten straszak? Tylko dlatego was jeszcze szanują, ponieważ macie tą broń. Przestarzałą, nie przestarzałą, ale zawsze zrobi duże boom. I jest was dużo. A poza tym wy się nie liczycie z życiem ludzkim, więc walka z wami jest walką, zawsze będzie walką na śmierć i życie, na wyniszczenie. Co widać w historii II wojny światowej i te wspaniałe strategiczne zwycięstwa, zwycięstwa rosyjskie. Ja kiedyś sobie przeczytałem o raporty czy przygotowania, czy plany bitew, jakie robili Niemcy w roku 1945 jeszcze. Przygotowując się do obrony, generał niemiecki zawsze dawał taki punkt przewidywane straty ludzkie. No niestety w materiałach generałów Żukołów i tak dalej nie ma czego, nie ma takiego punktu przewidywane straty ludzkie. Bardziej chodziło im o sprzęt niż o ludzi. I to mówi historia. O tym zresztą piszą również wasi historycy, bo to pisze o Stalinie i w ogóle o Rosji Wołgokonow. To mówi Sudopłatow, pokazując zresztą nie tylko okres stalinowski, ale całe NKWD i później jak to wyglądało. O tym mówił Suworow, o tym mówią wasi ludzie. O tym mówią bardzo często wasi ludzie. Więc jak to jest, panie Putin? Potrzebna ta Polska, czy niepotrzebna ta Polska? Pewnie pan będzie dalej prezydentem, miał tą śmieszną walizkę, ponieważ jest pan dobry w tym, co pan robi i za to pana szanuję, bo jest pan patriotą swojego własnego kraju i nie mam o to do pana żadnej pretensji. Bardziej pretensje mam do naszych władz i do nas, że przez tyle lat nie potrafiliśmy tego wszystkiego zrozumieć i powiedzieć prosto to, co ja mówię. Był taki polityk na Zachodzie, nazywał się Adolf Hitler, głupie porównanie, ale innego nie mam, którego Stalin cały czas usiłował wpakować i prosił go, usiłował jakieś wspólne przedsięwzięcia międzynarodowe, gdzieś wspólne działania na forach międzynarodowych, różne takie inne sprawy, a on mówił cały czas, nie, 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 my wam damy, zapłacimy wam złotem, bo przecież komuniści kochają złoto, oni są tak, wszystkich kochają, wszyscy są tak równi, ale komuniści zawsze kochali złoto, a wy się nie zmieniliście niczym. Dla złota zrobicie wszystko. A to zaraz do tego jeszcze dojdziemy, panie Putinie, o tym wielkim narodzie trochę jeszcze powiemy z moich własnych doświadczeń. Ale żadnych wspólnych inicjatyw, żadnych imprez kulturalnych, żadnych wymian kulturalnych, nie. Nie, po prostu nie. I szanowali go.
I Wałgokonow wyraźnie pisze, że Stalin szanował Hitlera do samego końca. Szanował Hitlera do 1941 roku. Bał się go, bo tak z wami trzeba postępować. Bardzo pragmatycznie. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem wojny, doprowadzenia do wojny z wami, bo nie o to chodzi. Ja nie namawiam do wojny. Ale jeśli proponujecie coś, to nie obrażajcie innych. Ja rozumiem, że te stosunki mają polegać na tym, że my przyznajemy wam we wszystkim rację. I liczą się tylko wasze interesy, łącznie z tą cholerną rurą na zachód, która blokuje nam port. Tak? No to wyobraźcie sobie, że my taką rurę zrobimy wam przez jakiś port i co zrobicie? Zacznijcie krzyczeć, że jesteście prześladowani, że nikt was nie słucha? O to w tym wszystkim chodzi? Nie. Zamieniliście słowo w zawsze, by zawsze to ten wasz internacjonalizm, w cudzysłowie, znany zresztą od Jekateryny Wielkiej, to cały czas go słychać. I słychać to w pana przemówieniu, pani po prostu, że wy nie szanujecie innych. Jacy jesteście Rosjanie? No to proponuję zejść na dole. W Warszawie jest takie centrum handlowe, Złote Tarasy. Gdzieś na dole jest jakiś przybytek taki, gdzie kobiety chodzą na te różne fryzjery, maseczki, różne tam cuda kosmetyczne, nie wiem. Ale wystarczy porozmawiać po cichu na papierosie z pracownicami, polskimi pracownicami, jak Rosjanki je traktują, jak Rosjanki traktują tych ludzi, jak śmiecie, jak niewolników. Tam jest wiele awantur. One nic nie mówią głośno, bo boją się po prostu. Boją się, bo stracą pracę, bo właściciela obchodzą tylko i wyłącznie pieniądze. To jakaś zachodnia firma, tylko i wyłącznie pieniądze, natomiast całą resztę nie. O dziwo, te Rosjanki nigdy tak się nie zachowają w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, bo zaraz zostaną wyrzucone i oskarżone o tym. Dwukrotnie zresztą w zeszłym tygodniu interweniowała tam policja. Można to wszystko sprawdzić. Ze względu na zachowanie Rosjanek, które każą sobie, które uważają, że przyjeżdżają z wielkiego imperium rządzącego dalej Polszą, panie Putin. I tak mamy rozwijać te stosunki? Nie. Dopóki pan nie zrozumie tego, co ja mówię, dopóki pan nie zrozumie, że racja, że narzucanie własnej racji nie oznacza przyjaźń, dopóki słowo przyjaźń będzie dla was uznane za podporządkowanie, dopóty nikt z wami nie będzie rozmawiał poważnie. Chyba, że będzie handlowo. Chyba, że tylko będzie handlowo. Zresztą Chińczycy parę razy wam pokazali, co o was myślą i tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tych wspaniałych, wielkich Rosjan, te duszoszczypacie ludzie, tak. Moją ulubioną książką, o dziwo, zdziwicie się państwo i zdziwi się pan, panie Putin, jest Misi Małgorzata. Jest to jedyna książka, którą mam po rosyjsku, którą czytam co pewien czas i zawsze będę ją czytał w oryginale i w tłumaczeniu, ale jest to książka genialna, jest to wyjątek potwierdzający jedynie regułę. Bułhakow opisał was dokładnie. Opisał, że wszystko, wszystkie idee, wszystko sprzedacie za garść złota. Wszystko, dokładnie wszystko sprzedacie za garść złota. W mojej pracy operacyjnej bardzo często było tak, że to była tylko kwestia pieniędzy. Przyjeżdżali do nas różni. Robiłem kilka spraw. Za nas nie było stać, ale czasami było stać partnerów. Za walizkę dolarów. Sprzedadzą każdego. W Polsce człowiek wystarczyło poobserwować jakiegoś lokującego się tu Rosjanina, zobaczyć, kto w jego środowisku może mu zagrozić. To był ważniejszy. Poszukać tych mniejszych. Donosili wszystko po to, żeby wykończyć konkurencję. Donosili na siebie, donosili na każdego, bo oni tacy są. Ostatecznie nie byliście tacy czyści również w czasie II wojny światowej. Tylko my, tylko my, tylko my Polacy. Żaden z nas nie poszedł z Niemcami. Nie liczę poszczególnych zdrajców. A ja przypomnę Własowa. Przypomnę wielu radzieckich żołnierzy, które wchodziło do armii. Już nie mówię o Ukrainie, ale o samym Własowie. To byli Rosjanie. To byli rosyjscy żołnierze, którzy za obietnicę, za miskę zupy zdradzali, po prostu zdradzali swój własny kraj. Bo wy tacy jesteście. I tacy byliście cały czas. I tacy byliście za cara. I tacy jesteście i tacy będziecie. Chyba, że zrozumiecie w końcu, na czym ten świat polega. Dobra, skończmy z panem Putinem, który i tak tego nie posłucha. Ciekaw jestem, czy awansowałem na liście, na które miejsce na liście proskrypcyjnej numer 4 tej poważnej, bo o, tam już na pewno jest, ale powiem jedno, proszę państwa.
Docierają do mnie i po ostatnich dwóch dniach dyskusje w kółko. Jestem atakowany za ten mój stosunek do Rosjan, za to, co mówię. Ja nie wiem, nie wie, nawet nie wiedziałem, że tylu w Polsce jest pożytecznych idiotów, którzy uważają, że dzięki Rosji coś wymyślą. Nie wymyślą, proszę Państwa, nic. Nic nie zrobią. Rosjanie wykorzystują ich bardzo cynicznie i pragmatycznie, tak jak każdego. Po to jest to zrobione. Mamy, proszę Państwa, tutaj taką rzecz. Dzisiaj znalazłem ku przerażeniu swojemu i ku zaskoczeniu, trochę w śmiechu, do pewnego momentu Komunistyczną Partię Polską, ale zanim do niej przejdę, to jest jeszcze bardzo ciekawa strona pod tytułem Komsomol.pl. Bardzo ciekawa, ponieważ ostatnia strona uniemożliwia jakikolwiek atak na nią. Ostatnia strona to jest kontakt. Kontakt jest ciekawy. Imię i nazwisko, adres e-mail, temat, treść wiadomości, wyślij. Jeśli chcesz, abyśmy poruszyli jakiś temat, masz ochotę do nas napisać, zapraszamy. To jest ten kontakt. Czyli tak, ja się podpiszę, napiszę, coś może tego. Jestem ciekaw, czy to też rezydentura pana Putina wybiera sobie te rzeczy. Strona jest nieźle zrobiona. Oczywiście dość ciekawie. Tak to wygląda. Na dole jest napis serwis komsomol.pl jest portalem informacyjnym. Nie ma na celu propagowania komunizmu. No na miłość boską. Co to jest komsomol? Komsomol to jest komunistyczna młodzież, mówiąc inaczej. Więc jak nie ma propagowania komunizmu? Jeżeli coś się nazywa komunistyczne, to propaguje komunizm, czy nie propaguje? Nie propaguje. Więc powiedzcie mi, proszę Państwa, albo robicie, albo ktoś robi ze mnie idiotę. To bardzo ciekawe, bo tutaj mamy marksizm, socjalizm, leninizm. Arcyciekawe. W odróżnieniu od Komunistycznej Partii Polskiej tu jest dużo o leninizmie. Ale jak wszedłem na stronie, o, i pojęcie imperializmu oczywiście, jak wszedłem na stronę Komunistycznej Partii Polski, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, wydają nawet czasopismo Brzask, co jest ciekawe. Zauważyłem jedną rzecz. Tutaj bym Rosjan nie podejrzewał. Ja się zdziwicie, Rosjanie też. Ogromne związki z Komunistyczną Partią Niemiec. Coś takiego istnieje. W dodatku, jeśli wejdziemy na zakładkę, która tutaj są, jest tutaj biblioteka, czy jak to tam się nazywa, infobiblioteka komunizmu, oczywiście ona jest po angielsku Marxist Internet Archive, prawda? Głównie, ale głównie są pisma komunistów niemieckich. Łącznie ze Spartakusem, Różą Luksemburg, Liebknechtem, no i mówiąc już o Marksie i Engelsie. Prawie, że nie ma Lenina. Natomiast jest Trocki. Trockizm był bardzo mocno popularny w Niemczech po wyjeździe Trockiego z Rosji, po ucieczce Trockiego z Rosji. Trockiści byli mocni w Niemczech wtedy, przed Hitlerem jeszcze, w czasie właśnie Związku Spartakusa. Arcyciekawe. I ta partia mieści się, z tego co wiem, Sosnowiec, Katowice. I teraz ja stawiam pytanie. Czyja to jest robota? Ponieważ tak, Raś na tych terenach, no i Komunistyczna Partia Polski również. Rozbija swoistą jedność. Oczywiście można mówić, że to jest jakiś skansen i zoo. Szymon mi dzisiaj powiedział, żeby ich zamknąć do zoo i napisać nie karmić zwierząt, no, ale to różnie to można tak to mówić. Natomiast jeśli chodzi o to, to ja się tak powoli zaczynam zastanawiać, czemu to właściwie służy. Tutaj ktoś zarzuca, ja też tam napisałem, gdzie są służby. No i ciekawe, bo służby to powinny monitorować, ale czy to nie jest czasami również pułapka na służby w tamtym terenie? Zbyt jawne, aby to było. Ale wbrew pozorom przy Komunistycznej Partii Polski bardziej bym podejrzewał Niemców niż Rosjan. Na tym zresztą polega kontrwywiad. Nie wszędzie widzę szpiegów. Dziwny, proszę Państwa, odcinek. Pogadałem sobie z panem Putinem, który równie dobrze jest taka tego, mawiał dziad do obrazu, obraz do niego ani razu, prawda, przemawiał, nie przemówił. W związku z czym trudno. Może ktoś to kiedyś zauważy. Natomiast uważam cały czas, że odpowiedź powinna być nie nerwowa, ale po prostu pragmatyczna. Należałoby panu prezydentowi Putinowi zadać na tej konferencji również inne pytania. Notabene prawdziwy stosunek Rosjan do Polski pokazują wpisy internetowe na YouTube pod filmem z tą wypowiedzią. I to nie zrobiła żadna agencja FSB, żaden czteropiętrowy blok w Petersburgu, tylko to zwykli Rosjanie, którzy piszą o nas
używając często określeń Stalina. Widzę, że Stalin u nich wiecznie żywy, że jednak oni cenią tego Stalina jak cholera. No cóż, Rosjanie tacy są. Oni kochają tylko tych, którzy stoją na nim z knutem i z batem. I dlatego car, dobry car, to był car dobry, sprawiedliwy, surowy, który zaraz tutaj, kurde, przemielił paru chłopów, kilkuset chłopów. Dobry Stalin był taki, który zaraz tutaj kilka milionów przemieścił na Syberię, niektórych do wieczności, ale cóż, takie jest po prostu życie. Proszę Państwa, tacy są Rosjanie i o tym należy pamiętać. Powinni, szkoda, bo ja też uważam, że nie należy mieć wrogich wobec siebie zamiarów i my tych wrogich zamiarów nie mamy, no ale z deklaracji i wręcz takiej, jakby to powiedzieć, pełnej wyższości pogardy, jaką zaprezentował prezydent Putin, mówiąc o Polsce, to ja mam ochotę, żeby sobie jednak przeczytać, może mu ktoś przetłumaczy i podrzuci Redutę Ordona, tam jest też, kto liże carowi stopę, a kto na niego rękę podnosi i koronę ściąga. Dziękuję bardzo. Dobranoc, do jutra.